Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc w dzisiejszym odcinku, po dwóch tygodniach żmudnego oczekiwania, można by powiedzieć, w końcu pokażę Wam, gdzie znaleźć trzy nowe nagrania od Dr. Slow. Więc nagrania te pojawiły się już w aktualizacji 25.10. Jednakże dopiero wraz ze startem eventu letniego zostały dodane stricte do gry. Dopiero teraz można je właśnie znaleźć. Więc bez zbędnego przedłużania, chodźmy je znaleźć. Więc witam Was w grze. I teraz lecimy po pierwsze nagranie, które znajduje się gdzieś tutaj. Nie, pamięć nie myli, dokładnie. Tutaj przed tą świątynią, tutaj znajduje się Sloane. Tutaj jest Sloane. Tutaj jest ta świątynia i tu przed nią jest nagranie. Słuchajmy go. Oficjalnie ogłaszam swój powrót do zdrowia. Jeszcze nie domagam, ale mam misję. A tego mi trzeba. Hej. Zaatakował nas gracz. Tutaj już kolejny. Okej, więc to było krótkie nagranie, z którego możemy się dowiedzieć, że Sloane wróciła do zdrowia. Oznacza, że nie była w pełni zdrowia. Nie wiadomo jakiego w sumie zdrowia, czy fizycznego, czy psychicznego. Ale okej. Więc teraz dajmy się do nagrania numer 2. Okej, więc jesteśmy już na miejscu i nagranie drugie drugie nagranie znajduje się centralnie tutaj przed tą jedną z tych też świątyń. Pokażmy nagranie. Mała armia odkrywców przerwała mi badania nad urządzeniem. Mogę na tym skorzystać. Zaoferowałam ich drużynie swą ekspercką wiedzę. Jeśli skłonię ich, by tu kopali, będę mogła uruchomić urządzenie. Okej. Prawdopodobnie mówi ona o oświeconych, o grupie ślada. Ale nie wiadomo. Dobra, teraz nagranie numer 3. Okay, więc mamy już nagranie numer 3 i nagranie numer 3 znajduje się w ruinach Rumoru. Jest dużo wrogów, więc szybko je zbiorę. Tylko te glify mogą dać wskazówkę, jak używać urządzenia. To za mało. Na razie. Odkrywcy kontynuują wykopaliska. Muszę wiedzieć, jak zasilać te rzeczy. Okej. Czyli Sloane dokonała już jakichś badań. I ogólnie działa. Okej. W jakimś celu. Teraz zaaktywowali. Okej. Chodź.
Okej, nieważne. Okej, więc to by było na tyle. To były te trzy nagrania. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się następnym razem.